Wow, mamy star powera, słuchajcie. Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening aż 108 Brawl Boxów. Słuchajcie, miałem 5 Big Boxów i jeden z tych Big Boxów otworzyła mi moja siostra. No, przez przypadek otworzyła go. I później zostały mi te 4 Big Boxy i... Jakby te big boxy są na jakby lewym dolnym rogu ekranu i te cztery big boxy się otworzyły tak po jakimś czasie, tak jak wchodziłem, to się otwierały. No i mam właśnie 0 big boxów. No i zostały mi tylko brawl boxy, słuchajcie, i miałem sobie zbierać te brawl boxy, aż wyjdzie nowa postać. Bo patrzcie, brakuje mi tylko legend. Ale skoro już nie mam tych big boxów, no to postanowiłem, że otworzę te 108 brawl boxów. I szczerze mówiąc, coś czuję, że w dzisiejszym odcinku będzie legenda. Tak, coś czuję. A jeśli będzie w tym openingu legenda, no to wiecie już to po miniaturce i po tytule odcinka. Ale ja jeszcze nie wiem, czy będzie tutaj legenda, ale coś czuję, że może tutaj być legenda. Nie mówię, że będzie na 100%, ale coś czuję, że może ona się pojawić. No i co, słuchajcie, mamy sierpień, a pracownicy Brawl Stars w tym miesiącu mają urlop. Więc nie dodadzą żadnej nowej aktualizacji oraz nie będzie żadnego nowego zadymiarza, więc no w sumie bym musiał jeszcze czekać i uzbierałbym pewnie jakieś, nie wiem, 200 albo 300 brawl boxów do wyjścia nowej postaci. Ale już dobra, otwórzmy sobie i zróbmy ten opening. No i co? Muszę sobie życzyć szczęścia, no i mam nadzieję, że mi też życzycie szczęścia. No i co? Zaczynamy. Już był bardzo długi ten wstęp. No ale co, no zaczynamy, także pierwsza skrzyneczka. Lecimy, 15 monet, punkty do Jessie, do Bo. No i słuchajcie, w ogóle jak otworzyły mi się te 5 big boxów przez przypadek, to nie? O, mamy 3 gemy, więc bardzo dobrze. No jak otworzyło mi się te 5 big boxów przez przypadek, no i jednego mojej siostrze, to zawsze jest tak, zawsze przynajmniej ja mam tak, że otwierały mi się big boxy przez przypadek zamiast te zwykłe skrzynki. No, wolałbym, żeby te zwykłe skrzynki się otworzyły przez przypadek. No, ale no. No cóż, to nie. To już. No, to nie moja wina. Dobra, więc lecimy dalej. Mamy tutaj Jessie. O, i znowu 3 gemy, fajnie, fajnie. W ogóle muszę pokazać wam, jaką mam szansę na trafienie legendy. Także tutaj mamy, zobaczmy. 0,768. Także zobaczymy, jaka będzie szansa pod koniec openingu. No chyba, że trafię legendę. Przed nami jeszcze ponad 100 skrzynek, także no, kto wie. I ta moja reakcja, no nie wiem, jaka by była na legendę. No zobaczymy, zobaczymy. No a może i nie zobaczymy. O dobra, mamy, no może trochę szybciej, bo przede mną jeszcze równo 100 skrzynek. Ja już otworzyłem na razie 8. No i co, tutaj mamy ładowanie. Mamy skrzyneczkę i zobaczmy. 50 monet, wow, no dosyć sporo. Tutaj mamy punkty. Dobra, no i lecimy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, no. Bo ogólnie openingi są mega fajne. Openingi są najlepsze do nagrywania, no. Ja uwielbiam openingi. No, openingi to są zawsze fajne, nawet... Openingi to się najlepiej ogląda. No, o, mamy 5 gemów. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, jeszcze 94 skrzynki, więc wow. Dobra, 70 monet. To jest chyba rekord dzisiejszego openingu. Dobra, lecimy. Zobaczmy, nawet jeszcze chyba nie otworzyłem 10 skrzynek. Dobra, muszę z tym szybko polecieć. A nie, 10 skrzynek to już otworzyłem. Dobra, nie, dobra, nieważne, nieważne. Dobra, w takim razie... Lecimy dalej, mamy punkty do Bibi, do Franka, u dwa epiki. Dobra, w ogóle ciekawe, ile będę miał monet po tym openingu. Mamy punkty do Bula, do Colta. Dobra, skrzyneczka, monety, 50, do Jessie, do Nity. I może sobie pod koniec ulepszę postacie, bo czemu by nie? I w ogóle napiszcie w komentarzu, jak myślicie, czy będzie legenda. I jeśli myślicie, że będzie jakaś legenda, to napiszcie jaka. I mieliśmy tutaj 3 gemiki, więc spoko. Dobra, tutaj przynajmniej fajnie, bo wleci trochę... O, mamy znowu już gemy. Fajnie, bo wleci trochę kasy. O, już mam 1188. Dobra, więc lecimy dalej. Tutaj mamy ładowanie, dobra, szybko. 30 monet, punkty do Daryla, do Colta, no i niestety nic ciekawego. Dobra, tutaj mamy 50 monet,
punkty do Penny, do Jessie, no i to tyle. No i przed nami jeszcze 80 skrzynek. Także w ogóle ciekawe, ile mi się właśnie, ile zadymiarzy będę mógł lepszyć po tym openingu. No i tutaj zobaczmy. Dobra, mamy tutaj 19 monet, trochę słabo, ale no nie ma co narzekać już. Dobra, lecimy dalej. Wow, 22 monety. Punkty do Nity, do Jessie i mamy bonus 3 tikety. Fajnie, fajnie. Znaczy tikety w sumie wolę gemy, ale no tikety też nie są w sumie aż takie złe. Wow, mamy Star Power, słuchajcie, mamy drugi Star Power do Pam. Wow, słuchajcie, pięknie to wygląda. I tak a propos, jeśli nie widzieliście odcinka, jak testowałem Star Power, no to polecam wam go obejrzeć. Zobaczcie, mamy Star Power do Pam. Już drugi. Patrz, jak to pięknie się prezentuje. Wow. No, super, super. Mam już wszystkie Star Powery, które mogę teraz odblokować. No, w sumie już teraz nie mogę żadnego odblokować, bo patrzcie, tutaj mam tylko Pam na 10 level, w sensie jakby na 9. No, więc już nie mam żadnej możliwości trafienia żadnego Star Powera. No, ale oznacza to, że szykuje się kolejny odcinek do nagrania, gdzie testuję Star Power, dokładnie Dokładnie. ten Star Power, który trafiłem. Ale dobra, już nie przedłużajmy tutaj. Mamy kolejne skrzynki i w sumie to już jest dosyć spoko, bo Star Power, no to, no, Star Power to nie leci też tak często. No, ale przynajmniej cieszę się, bo, o, 70 monet aż i mieliśmy tam przed chwilą po 2 jaczy żetonów. No, mam na razie wszystkie Star Powery, które mogę mieć, jak już mówiłem. Dobra, teraz może trochę przyspieszmy, bo jeszcze przede mną, właśnie nawet, o, mamy znowu już po 2 żetonów. Fajnie, bo podwajacze to się zawsze przydają. Przydadzą, przepraszam, pomyliłem się. No. Także nawet za mną jeszcze nie jest połowa. Więc muszę się trochę streszczać. Dobra. Trochę tutaj przyspieszę to tempo. No i co? Mamy monety do Piper, do Tika. O, Tika to sobie na pewno ulepszę. Carl, Piper. O, mamy znowu już podwajacze, już mamy 600. Dobra, do Tary, do Barley'a. No, jeszcze mamy 60 skrzynek. Fajnie, że lecą punkty do Shelly, bo chciałbym sobie ją ulepszyć na 9 poziom. No, ale niestety raczej się nie uda uzbierać już w tym odcinku do niej jakby wszystkich punktów do ulepszenia. Więc no, ale kiedy się ulepszę, bo patrzcie, mam tutaj no, mam ją niby na 20 randze. Ale no fajnie, jakbym ją jeszcze wymaksował na Star Powery, bo najbardziej mi się podoba jest Star Power Plaster. To jest po prostu super Star Power i dla mnie mi się on mega podoba. A ten Shock Bitewny, no taki, no, według mnie on jest gorszy. A to zależy, na Showdowna na przykład ten Plaster jest kozacki. Tylko słabe jest to, że jakby on działa nawet jak mamy, na przykład, nie wiem, mamy o 2%, nie wiem, jak mamy nawet o 1% życia. Jak mamy 99% życia, to i tak nam zregeneruje to życie, a fajnie jakby to regenerowało na przykład, nie, jak mamy mniej niż połowę. No bo to by było lepsze, bo na przykład jak ktoś atakuje, no według mnie, no to by było lepsze, ale i tak nie ma co narzekać, no ten Star Power jest serio spoko. No i może go kiedyś będę miał. Dobra, zobaczmy, tutaj już trzeba się skupić na skrzynkach i mamy po 2 żetonów. W ogóle swoją drogą ciekawe, już mam tych podwajaczy i mamy aż 2000 monet, ponad 2000. Dobra, zobaczmy, mam 800, no tak jak myślałem, ale nie chciałem się tutaj pomylić. Dobra, mamy monety. Tutaj na Majka, do PB. Dobra, mam nadzieję, że, znaczy nie mam nadziei, ale no myślę, że no za jakieś 2500 to się uda tutaj kasy wyciągnąć z tego openingu. Chociaż nie, no nie wiem w sumie. O, mieliśmy punkty do Shelly, spoko. No nie wiem, czy się uda, bo jeszcze przede mną ile skrzynek, zobaczmy. O, znowu punkty do Shelly. No, 41 skrzynek przede mną i zobaczmy, mamy ładowanie i Mortis, Bull. Właśnie, zobaczmy, czy mi się zwiększyła szansa na legendę. 0,8. No, może już będzie ta legenda niedługo. Zwiększyła się dosyć sporo. Dobra, może jeszcze w tym openingu będzie legenda. Zawsze trzeba walczyć do ostatniej skrzynki. Bo na przykład w openingu, gdzie miałem tylko 13 skrzynek,
Niby to się wydaje mało, a miałem tam, słuchajcie, tarę. I to w chyba trzech przedostatnich skrzynkach. Miałem w trzech przedostatnich skrzynkach coś takiego. W trzech ostatnich skrzynkach, co ja gadam. W trzeciej, w drugiej, no chyba w trzeciej albo drugiej skrzynce miałem właśnie tarę. I też polecam wam obejrzeć ten odcinek. No, ale dobra, tutaj, o, mamy już kolejne żetony i mamy już ich podwajaczy 1000 żetonów. Albo i nawet więcej, ale raczej nie. Mamy chyba 1000 mamy. I zobaczmy, ile mamy w ogóle kasy. Wow, 2400. No to uda się 2500 bić na spokojnie. Ale tutaj przyszedłem. No, z tym openingiem w sumie. No, dużo jest tych skrzynek, ale szkoda, że te big boxy się otworzyły. No to tak to bym raczej zbierał, bo te big boxy mnie tak podkusiły, że a dobra, jak już straciłem te skrzynki, to już otworzę to, to już tracę wszystkie skrzynki. Dobra, mamy 3 gemy, więc fajnie. Już mamy w ogóle 582 gemy i 2,5 tysiąca monet, więc no, mój cel spełniony, teraz lecimy, nie wiem, po 2750. No myślę, że to już nie jest możliwe, bo zostały nam tylko 24 skrzynki. Dobra, zobaczmy tutaj w ogóle, ile mam tiketów. Wow, 55, spoko. Dobra, lecimy z tą skrzyneczką. 14 monet, do tika punkty, do tary 10. No i co? 17 monet, punkty do tika, do Piper. No i co? Przed nami jeszcze 20 skrzynek. Także powoli zbliżamy się do końca. No, przynajmniej wzrosła szansa na legendę, więc się cieszę. No i w końcu powinienem trafić tą legendę. No ale mówię, nie ma co tracić nadziei, bo może jeszcze ta legenda będzie dziś. Ja myślę, że. Nie, no w sumie nie wiem, jaką legendę mogę trafić. No, możliwe, że. No, nie wiem, nie wiem. Nie chcę tego mówić. No, nie wiem po prostu, ale no myślę, że tą legendę w końcu trafię. No, mam już prawie. Wow, 12 gemów aż! Wow! I to ze zwykłej skrzynki. To jest taka dobra skrzynka, że wow po prostu. Już prawie się zbliżamy do 3000 monet. Zobaczmy, mieliśmy ładowanie ekranu. I tutaj będzie legenda. Aj, niestety. No cóż, dobra, przed nami jeszcze 13 skrzynek, niewypechowa liczba, no ale nie ma co. Nie ma co tak o przesądach mówić. Trzeba mówić, że się ma szczęście, także zobaczymy, może jeszcze mi dopisze to szczęście. No i zobaczymy. No to 3000 będę miał na spokojnie, patrzcie, już zapewne po tej skrzynce je będę miał, nawet jak już je nie miałem. Zobaczmy, no mamy 3000. No jeszcze przed nami 7 skrzynek. Dobra, i mamy 3 gemy, więc spoko. W ogóle już mam. Fajnie, jakby się udało wbić 600 gemów. Jeszcze brakuje tylko 3, a 3 gemy to wypadają dosyć. No często ze skrzynek. I przed nami jeszcze 5 skrzynek. Dobra, otworzę jeszcze jedną. Dobra, i no chyba. No nie wiem. Dobra, i teraz mamy 3 skrzynki. I teraz miałem sprawdzić szanse. Także zobaczmy. Szanse na trafienie legendy. 0,0864. Dobra, uwaga, trzy ostatnie skrzynki i zobaczmy. Miałem kiedyś tarę w trzeciej albo drugiej ostatniej skrzynce. Zobaczmy, czy dzisiaj będzie legenda. Uwaga, 22 monety, 4 punkty do Barley'a, do Bulla 5 punktów, no i zostały nam tylko dwie skrzynki. Także uwaga, to już jest przedostatnia skrzynka. Zobaczmy, mamy 13 monet. Punkty do Bo, no i do Jessie. Niestety nie ma legendy, ale może w tej ostatniej skrzynce. Kto wie? Zobaczmy. Mamy ładowanie. No i zobaczmy, zobaczymy. Może tutaj po napisie kliknę, od razu będzie napis i stuknij, stuknij. O dobra, i szybko. A niestety nie ma nowej postaci. Ale dobra, zobaczmy teraz na szansę na trafienie legendy. 0,0864. No, zwiększyły się te szanse i no, tą legendę. No, jest już ta legenda coraz bliżej mnie. Teraz zobaczmy, muszę sobie poulepszać moje postacie. No więc dobra, ulepszę sobie na pewno Tika. Może ustawię sobie je. Albo dobra, nie. A może sobie ustawię je tak, żeby było od najwięcej pucharków. No bo te z 20 rangą to myślę, że się nie opłaca. Na ten moment, bo już mam jakby je na maksymalnym poziomie. No ale dobra, tutaj mamy takie postacie. No i nie wiem w sumie, kogo mogę tutaj ulepszyć. No nie wiem, myślę, że Rico mogę sobie ulepszyć. Dobra, mamy Rico na 8 poziomie. Dobra, Gina sobie raczej ulepszę, więc no co jest?
No, klikaj się Ginie. Dobra, i no. Dobra, więc lecimy dalej. No nie wiem, może Daryla. Nie wiem, mam go dopiero na piątej, więc ulepszymy go, bo czemu by nie? Tutaj zobaczmy na Jessie, no. 800 monet, mam jeszcze 1500, no tak już, no. Prawie kończą mi się te monety. No i myślę, że ulepszę sobie, no, Jessie. No i myślę, a, już na poko mnie nie stać. No cóż. No dobra, no to już chyba tutaj na nikogo mnie nie stać. No ale, no już tutaj, no. To najwyżej do tego poko sobie ulepszę kiedy indziej. Także zobaczmy, no. Poszło mi, no ten opening oceniam na spoko, bo dostałem tego Star Powera. No i mamy już, jak widzicie, dwa Star Powery do PAM. Tutaj uścisk mamusi, którego jeszcze nie klikam, bo dopiero go kliknę w odcinku, który będę nagrywał i będę testował ten Star Power. Więc na razie nie będę go wyposażał, żebym go wyposażył pierwszy raz na odcinku, żeby to było takie, że wiecie, pierwszy raz. No i co, tutaj sobie poulepszyłem te postacie, no i jestem już coraz bliżej trafienia tych oto legend. To znaczy jednej z tych legend. Dobra, więc no zobaczmy, tutaj no generalnie spoko, tutaj sobie ulepszyłem wszystkich jak tylko mogę. No i co, tutaj mi został poko do ulepszenia, no tego Barley to się na spokojnie wbije na 20 rangę, myślę. Dynamike'a też, Colta też, no i Franka też, no bo... No więc tutaj myślę, że już na razie nie ma co ich ulepszać, no więc tylko tego poko, bo... Poko szczerze mówiąc, no... No mało nim gram, bo nie lubię szczerze mówiąc poko. No i co... Ja już kończę ten odcinek, także ja się z wami żegnam. Jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu w Brawl Stars. Klub ma nazwę Klub Trzeciego. Jest on dostępny od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. Nawet osoba, która dopiero sobie zainstalowała tę grę. No i co najważniejsze, klub ma ponad 200 tysięcy pucharów. No i klub się rozwija naprawdę bardzo dobrze. No i co, wyrzucam osoby nieaktywne przez miesiąc. I właśnie jak widać, to bardzo dobrze skutkuje. No i co, ja już się z wami żegnam, bo i tak ten odcinek wyszedł naprawdę bardzo długi. No i co, życzę wam miłego dnia albo wieczoru. Zależy w jakiej porze dnia to oglądacie. No i co, ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i jeszcze, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu 9785, czyli po prostu liczbę moich pucharków. Tak liczbą, 9785. No i co? To wtedy, no, przypnę wam serduszko. No i co? Ja już się z wami żegnam, nie przedłużam, bo już naprawdę ten odcinek jest serio mega długi. No i cześć!